Witam, witam ponownie w Jedi Fallen Order. Ostatnio udało nam się zdobyć, uwaga, uwaga, podwójny miecz świetlny, także jaram się okrutnie. Mamy tutaj jeszcze spowolnianie, miecz świetlny, knięcie i tutaj trzy elementy dla BD-1, także też spoko, nie? Ciekawe, ile tego będzie. Ale myślę, że tak z 5-6 drzewko umiejętności lecimy. I teraz już w Bogano mamy 80% łącznie. No nie jest to 100%, ale zobaczymy, co jeszcze będę mógł w przyszłości odblokować. Może gdzieś tu się szarpnę jeszcze w przyszłości, ale na tę chwilę lecimy. Lecimy już na kaszyk. Pamiętajcie, łapce w górze, jeśli wam się podoba seria i chcecie szybciej kolejne odcinki. I mamy też, uwaga, uwaga, roślinkę zdobyłem na Bogano. Cicho. Za cicho. Nie lubisz przyrody, Gris? Tylko za szybą. Normalnie przyroda za mną nie przepada. Mam cztery ręce, ale jak widać, dla większości drapieżników jestem na jeden kęs. Zaczyna rosnąć. Kalpi. Zasiano nowe nasiono. No i spoko. Mamy pierwsze roślinki. No i uciekamy stąd. Uciekamy stąd. Nie ma co. Holo stołu. Teraz fabuła. Dobra, czyli teraz. Fabuła prowadzi nas na Kashyyyk, więc myślę, że nie ma co. I później będzie Datomira. Więc tak, 81% Bogano, 47% Zepho. No tu jeszcze na pewno wrócimy. Zwłaszcza do tych jaskiń. Więc. Lecimy. Przygodo. Na nadciągam. Gris, myślałeś kiedyś o zmianie wystroju? Modliszki? Niby po co? Przydałoby się trochę sztuki na ścianach, coś świeżego. Interesujesz się sztuką? Zawsze ją lubiłam. Kiedy byłam młodsza, oglądałam wszystkie eksponaty, na jakie trafiłam w archiwach Jedi. Je też krytykowałaś? Archiwa są niekompletne. Podziwiałam je. Gdy zostałam poszukiwaczką, zobaczyłam kilka osobiście. W galaktyce jest... No fajnie, tutaj naprawdę czuć Star Warsy. Ma własne dzieła sztuki. Aż zapierały dech. Dobra, młody, siadaj. Jesteśmy na miejscu. No, Kashyyyk też widzieliśmy na gameplayach, nie? Ale... No tak, urywek. Urywek. Uhuhu. Powiedz, że nie będziemy się przebijać. O, tylko w ostateczności. Ustawiłam transponder tak, by nadawał imperialne sygnały. Hej, Gris! Tak? Kontrolujmy sygnaturę energetyczną i się nie wychylajmy. Jak na bracę. Bez spiny. Nie potrzeba mi dodatkowych rąk. Po prostu skup się na skanerze. Dobrze? Dobrze. W porządku. Niczego nie widzę. Chyba skupili się na czymś na powierzchni. Droga wolna. No nie mówcie. Tak nas przepuścili? Kurde, Kashyyyk. No to jest dopiero znana miejscowa. Ale Datomira też fajnie będzie odwiedzić. Ojczyzna Maula, nie? Kiepsko to wygląda. Imperium niszczy Kashyyyk dla jego zasobów naturalnych. Łukik zniewolono. Lub przesiedlono. Ho, ho, ho. Kurczę, jeszcze... O, dobra, dobra. A, mało brakowało, młody! Nie miałeś przypadkiem pilnować monitorów? Partyzanci, łuki i przybysze atakują imperialny konwój. Zbliżają się do nich maszyny kroczące. Może Tarful tam jest? Tarful może być wszędzie. Nawet w piachu. My też tak skończymy, jeśli wplączemy się w tę walkę tam na dole. Nie mamy innego wyjścia, a oni... zginą bez naszej pomocy. Więc jaki masz plan? Uratować Tarfula. Sabotaż. Znam maszyny kroczące z braki. Przechwycę jedną. Ha, patrzcie na niego. Wojny klonów mu się przypomniały. Kapitanie, podleć do tych maszyn. Czekaj, co? Słuchaj, te maszyny transportują żołnierzy, więc jak się dostaniesz do środka, bądź ostrożny. Gris, stalowe nerwy, dawam mały pokaz. Hej, mam prośbę. Nie daj się zabić. Wezmę to sobie do serca. No problem. Dobra, jak chcesz.
chcesz stoczyć, to teraz albo nigdy. Gotowy na kąpiel, Billy? No, to jest ten urywek, który widzieliśmy. Powinniśmy mieć AT-AT. Ale na razie to nie widzę jakichś większych minusów, tylko no wiadomo, grafika nie jest jakaś bardzo, bardzo wybitna, ale nie jest źle. Jesteś gotowy? Rzeka początku, Kashyyyk. Te dziewiątki, które widzę w recenzjach, podpisuje się na razie, ale zobaczymy, jaki cały odbiór będzie. Jak wejść na górę? To jest jak Shadow of the Colossus. Dobra. Gdzie teraz? Tutaj. Jeszcze trochę. Pod tym odcinkiem możecie wymienić wszystkie gry, których miszmasz tutaj widzicie. Ja widzę przynajmniej z 5. No może 6. Wejdźmy na górę! Już? Okej. Tu. Speeder bike'a to raczej nie użyjemy, co? Ja chyba nie zmedytowałem, nie mam full. Twoja kolej, żeby zgłosić ofiary. Zgłasza się L97240. Mamy potwierdzone straty. Ale buja. Czy to była osoba? To Jedi! Nie dajcie mu uciec! Dobra, weźmiemy sobie jeden. Walić w niego! Nie dajcie się przewrócić! Przestań się ruszać! Dobra, to z takim przeciwnikiem to najlepiej takim mieczem. A później jak macie marę potworów, to podwójnie. Tak myślę, że jest okej. To trzeba tutaj zmieniać na bieżąco. Wiem, że fajny jest podwójny, ale nie zawsze się sprawdza, nie? Poważnie uszkodzony. Spójność 70% i spada. To powinno wystarczyć do wybicia tych buntowników. Trzymaj kurs. Tak jest. No, czyli mamy prawdziwych szturmowców. Dobra. Dają się nabrać. Melduj się, co tam się dzieje? AT-AT, fajnie. Uciszysz go? Poddajcie się, Al. Lepiej. To dzieła. Ja steruję, czy oni? Dobra, ja. Dużo laserów. Właśnie tak. Ja mogę też ruszać, dobra. No to naprzód. No, czyli normalnie sobie tutaj... Normalnie lecimy z koksem, fajnie. Myślałem, że to jest w miarę oskryptowane. Hej! Kim jesteś? Kimś, kto skołował wam AT-AT. A ty kim? Kimś z Rogue One. Nacieramy na imperialne lądowisko.
Nie pogardzimy wsparciem. Przyjąłem. Dorzućmy do pieca. Dawaj tego, AT. No i naprawdę się steruje tym. Rozwaliłem most. Dalej przejdzie, czy nie? Ja wam tu wszystko porozwalam. Nie będzie żadnych myśliwców. O kurde. Idzie na dno. Poradzisz coś? Uwaga! Chyba oskryptowane. Trzymaj się, Billy! Niemniej fajnie. Fajnie się trochę było przejechać, AT. Nie tylko w Battlefroncie. Tak, w porządku. A ty? Nie, nie będzie drugiego razu. Zniszczyłeś całkiem dobrą maszynę. Masz imię? Cal Kestis. Joe Guerrera. Co robisz na Kashyyyk? Szukam kogoś. Co ty tu robisz? Przybyliśmy na Kashyyyk, żeby przeszkodzić w dostawach dla Imperium. Hej! Jest ekipa. A jeszcze nie znalazłem tego naszego stworka. Więc kogo tu szukasz? Wodza łuki, Tarfula. Tarful jest nie do znalezienia. Nie bez powodu Imperium szuka go tak długo. Jest bojownikiem? Jest największym z nich. Symbolem oporu łukich. Atakuje Imperium z Krainy Cieni. Sir? Gris? To jest co? Co słychać? Co chcecie od Tarfula? Sprawy Jedi. Jedi nie żyją. Nie wszyscy. Ograbiłeś zwłoki? Dostałem go od mistrza. To lądowisko rafinerii, miejsce pracy niewolników łuki. Wywiad każe nam sądzić, że wśród jeńców są też bojownicy. Muszę im pomóc. Może ktoś ma kontakt z Tarfulem. Możliwe. Wow, chwileczkę, zaczekaj, no. Modliszka to cudo, świetny statek ze świetnym pilotem, ale... Nie nada się jako wsparcie. Będziemy stąd śledzić łączność wojska Imperium. Przy odrobinie szczęścia przechwycimy wezwanie o pomoc. Doceniam. Ja i moi dowódcy ruszymy na zwiad przed atakiem. Dołączysz później. Dalej, dalej! Oho, ho, ho, ho. Nowa lokacja, aż mi już głowa paruje. Żyjecie. Tak, tak, ciebie też dobrze widzieć. Co za dziura. Gdzie jest ten nasz pupil? Czy on wyszedł? Nie wiem, może tam wyszedł, bo wszyscy teraz wyszli, nie? Zwierzak.
zwierzaczek, zwierzaczek. Nie wiem, na razie nie widzę. Dobra, no to co? Platforma towarowa, dwie skrzynie i tutaj już można iść. I można też iść tam chyba, nie? Albo tylko tu. Nie jest teraz w stanie walczyć. Tu jest zamknięta strefa. Nie ma czasu. Co mówił, że w rafinerii znajdziemy informacje o Tarpulu. Ktoś rano zbiera. Czyli można iść zdecydowanie tu. Uzbierać sobie fanty. Według imperialnego meldun pojedynczego. Kurde, co za lokacja. Może jakieś, nie wiem, skórki na kaszik. Przydałyby się. Co to? O, las deszczowy. No pewnie, że tak. Bierzemy to. I jeszcze by trzeba... jaśniejszego strażnika. Ty będziesz tutaj, bracie. O! Zawartość dodatkowa. A wy będziecie tacy. Jesteśmy na kaszik. Nie ma lipy. Jeszcze musi być gdzieś druga skrzynia, nie? O. Hakowanko? Dobrze, że to hakowanie odblokowałem, ale była nędza. Połowy rzeczy bym nie zdążył zrobić. Znalazłeś coś, BD-1? O. Poranek. No to dobra, to niech będzie aż takie. Widzę, że nam dali skórki na kaszik po prostu. Tutaj! W tym ATST mogą być zapasy! W porządku? Nic mi nie jest. Jest tu jeszcze gorzej niż na zewnątrz. Jeżeli ten plan się nie powiedzie, to koniec. Tego komputerka właśnie jeszcze nie mam, nie? Tutaj takie rzeczy, one nawet na Zefo były zablokowane. Więc wydaje mi się, że gdzieś musimy to zdobyć. I później się będziemy wracać. O kurde. Jest kaszik. Jeden sekret nawet. Czyli tam... Co to? Bronie. Czyli tutaj to czerwone i to czerwone. No dobra. Co jest pewnie po drugiej stronie. A słońce takie czerwone. Leśny przekop. Tu chyba sobie zmienię z powrotem na zielony mieczyk. Sprawdźmy ten warsztat. Może coś znajdziemy. Pewnie. O kurcz! Krabopająk? Że ja o nim zapomniałem. No i tutaj jest podwójny, dużo lepszy na takie stwory. Dobra. Dużo lepszy. Krabopająk, nie ma co. Co tu mamy? Zainstaluj ulepszenie. No i co masz? Z siebie wykrzeszesz. I może serio ten prądzik już? Ten transformator pozwoli ci przeciążać obwody. Git. Git majonez. Czyli takie komputerki. No, to tam możemy przejść. Spróbujmy. No, jeśli to byśmy chcieli zdobyć.
To z powrotem, dobra. To ja się jeszcze oczywiście wrócę. Zaczyna się znowu badanie lokacji. Okay. Trzeba prądu. Znaczy będę mógł na przykład... No nie, bo tu jest odcięcie zasilania. Hej, przygodo, lecimy dalej. I tutaj sobie możemy ten komputerek teraz ogarnąć? Nie, jeszcze nie wskoczymy. A no to lipa. To na razie tak, jak tam będziemy wracać, to sobie kiedyś to odblokujemy. I na pewno teraz już bym mógł gdzieś tam na Zefo ogarnąć temacik, nie? Dziękuję. Więc bardzo fajnie. Po tym kaszyku polecimy znowu na Zefo. I tak będziemy wracać zawsze. I później dopiero na Datomirę. Sprawdzę to. Tiu, 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 tiu. Żuk ogniowy. Jedi, tutaj. Jedi, tutaj. A ty to kto? A. Rafineria żywicy Imperium na wprost. To sam mówił. Po co Imperium potrzebuje tyle żywicy? Po nic dobrego. Robią z niej groźną substancję i chcą szybko zwiększyć jej produkcję. Zatrzymajmy ich. Taki jest plan. Nie znamy ich zamiarów. Za bardzo się rozproszyli. Ta odzyskana mapa to dowód. Bum, bum. Trzymaj mały. Te rafinerie pełnią rolę obozów jenieckich. Wycinaczami odwrócimy ich uwagę. A ty weź miecz świetlny i uwolnij tych łukich. Potrzebujemy ich w walce z Imperium. Zrozumiano. Uważaj tam na siebie. Nie wiem, spoko są. Słyszysz? Chcę, żeby mu pomóc. Spoko, fajnie, że takie postacie. Wiadomo, że tak jakoś tak drugo, trzecioplanowe, ale zawsze coś, zawsze coś. Dobra, mamy nowy cel. Uwolnił łukich. Świetnie. Idziemy teraz tu. I to jest aż tak daleko. Imperialna rafineria. To też mieliśmy na gameplayach, nie? Drzewo. Medytuj jak najbardziej. Chyba mam punkcik, to sobie odpoczniemy. Dawno nie było punkcików. Tu, 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 tu. Ale pięć. Pięć tych estusów to jest naprawdę rarytas. Co my tu mamy? Atak z powietrza, a to? Podczas sprintu, a. No niech będzie to. Tu można też oczywiście farmić na przykład na przeciwnikach te punkty i sobie to drzewko zrobić, ale pójdziemy na razie w ten sposób.
Skończył się jeden z wycinaczy. Róg jest nad nami. Ruszyć się tutaj. Pilnujcie się. Ty i ja. O kurde. Seriami strzelamy? Oczywiście, że to sprawdzę. To zostało po Łukich. Mieli tu kryjówkę, kiedy walczyli z Imperium. Tu. Ale teraz to już się wkręciłem na maksa. Już przejdziemy do końca. Tak. To bardzo szybko. Nie wiedziałem, że tu aż tyle Sekiro będzie. Dwie podobne gry, nie? Ale to jednak uniwersum Star Wars robi swoje. Że to jest na plus. I ta ogólna eksploracja też daje radę. Jest wymagająca. Dobra. Meditation Station. Już mamy punkcik. Kurczę, przed chwilą robiliśmy. Nie wiem, czy nie pozbierać jakichś dwóch. Może pozbieramy jakieś dwa. Tutaj co mamy? Właśnie tutaj są dwa. Kopniaka. Ciekawe co to. Pyk, unik i takie coś. Pyk, pyk. Dobra. Pyk, pyk i lecimy. Trzeba splądrować ten kaszyk. Tylko gdzie ja mam iść, bo tu jest taki ślepy zaułek. Let's go. Uwaga! Wyłącz trupę. To po to się szkoliłem. Ugnę się przed tobą. Pomocy, Speedy! Będziesz krwawić. Prawie, że będziesz cierpieć. Słuchasz! Walcz ze mną, zdrajco! Walcz ze mną, zdrajco! Wycofują się! Co ty gadasz? Chyba to utknąłeś. Naprawię to. Nigdy nie widziałem takiego szturmowca. Z piką energetyczną. To jest na Jedi. Szyb otwarty, leć! Jak otwarty szyb? Tutaj ten? Aha, do góry. Tylko... No, tylko tam i tak nie wskoczę, co wy tak? Co wy mnie wprowadzacie w błąd, ludziki? Już mieliśmy trzech pitch trooperów różnych. Trochę ciasno, co, Billy?
kim. Bidi, bidi, bidi. O, playmik, playmik. No zobaczcie, jak rozmaiczonymi tutaj są przeciwnicy, nie? Przeciwnicy naprawdę dają radę. Wracaj tu. Mamy kilka godzin rozgrywki, a przeciwników sporo. Mat na miecz świetny. Uważajcie, bo będziecie następni tylko ty i ja. Załatwimy go bez problemu. No. To naprawdę. Co? Problemu nie było. Ogniowy. Tu, 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 tu. Du, 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 du. Na pewno chcesz się do tego podpiąć? Dobra. Uhuhu. Skromnie się właśnie wyprawiło. Dlatego chciałeś to przesunąć. Nie miałeś pojęcia o tym przejściu, co? Chciałeś uruchomić wycinacz. Jest i Jedi! Do dzieła! Atakować go! Kurde, ten ale mnie zesmażył. Walić! Jeszcze raz! Odsuńcie się, załatwię to! Tu jest grubo. Nie odpuszczę ci! Chyba już starczy. Z tym! Dobra, jednego mniej, bo już tu nie mogłem. Nie mogę go dopaść! Bardzo słabo mi poszło. Bo najgorsza walka w tej serii to była. W ogóle nie ogarniam, co się stało. Nie przygotowali nas na coś takiego! Tu jest jeszcze z góry ziomek. Ja chcę po prostu sobie paczkę otworzyć, nie? Masakra. Masakra. Ja tam wolę paczkę. Miecz świetny. Kurde, a kiedy będą kolorki? Może bym musiał jakieś lokacje na 100% albo coś. Może tak to wygląda. Nie mam pojęcia. Niemniej kolorki bardzo bym chciał miecza świetlnego. To jest jedna z lepszych rzeczy. W ogóle kustomizacja tego miecza jest piękna. Jest piękna. Co to było? Kolejny wycinacz. Zgłaszam aktywny wycinacz w pobliżu celu. Potrzebne wsparcie. Kurde, już w ogóle nie mam potek. Jest to ten Jedi. Atakować intruza. Trzymać go na dystans. Biorę się za to. Trafić go, zabiłeś. No i tak tu się walczy, a nie. Jakaś patologia. 2 na 6 skrzyni. Tu w ogóle mnie nie było. Do góry. To ja tam muszę się cofnąć. Tak nie będzie. Da się tam cofnąć? No chyba się nie da już, nie? Kurde, nie da się teraz tam cofnąć. To ja bardzo dużo lokacji przegapiłem, ale dobra, jeszcze raz się tak przejdziemy później.
Myślę, że w tym miejscu, gdzie były te pająki, już mogłem gdzieś tam ruszyć. Dobra, no to teraz tyle co do ogniska polecimy. Żyjesz tam jeszcze? Jak na razie. Więzienie już blisko. Dobrze. Wezwania imperialnych są nadawane na całej planecie. Jeśli nie dotrzecie do więzienia... Damy radę. Słowo. Dobra. Tutaj sobie skończymy. Jak najbardziej fajne miejsce. Odpocznij. I tam jeszcze myślę, że później... Na tym kaszyku. Pewnie tutaj jeszcze raz przyjedziemy, nie? Tak czy tak. Więc tutaj. Teraz musimy iść tutaj, tak? Bo to jest zablokowane. Zamknięte. Dobra. No to tutaj pójdziemy już następnym razem. Dajcie łapy, jeśli wam się podobało. Piszcie, czy gracie, czy oglądacie. Bo tutaj już, czy to będzie dziesiąty odcinek. Leci równo, także dzięki i niech moc będzie z wami.